Here it's me and you. Blaze up all our choose. From the gray to blue. Cześć, witam serdecznie Was wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o mojej drugiej pasji, może nie pasji, moim drugim uzależnieniu. Jest to uzależnienie od balsamów do ciała. Tak, jestem uzależniona od balsamów do ciała. Uwielbiam przeróżne balsamy do ciała. Opowiem Wam głównie o balsamach z firmy Avon, bo bardzo lubię pod tym względem, że pięknie pachną. Może nie są zbyt fajne, może mają zbyt dużo chemii w sobie i tak dalej, ale mają przepiękne, przepiękne zapachy. Pierwsze balsamy, o których Wam opowiem, to balsamy z linii Naturals. Tu mam balsam truskawkowy, który powiem szczerze, że truskawką nie pachnie. Pachnie... to właśnie ostatnio zastanawiałam się, czym pachnie i powiem szczerze, że nie potrafię określić czym, ale czymś świeżym i owocowym. Nie jest to owoc egzotyczny, ale jakiś taki soczysty na pewno. To jest moja chyba trzecia butelka. Bardzo lubię ten zapach, na lato jest fajny. Tutaj mam natomiast zapach owoc granatu i mango. Mam też do tego mgiełkę do ciała. Powiem Wam, że ten jest najlepszym balsamem, w sensie zapachowym, z balsamów wszelakich, jakie posiadałam, a posiadałam ich sporo. Tak więc ten jest the best. Mgiełka jest to samo super, super, super ekstra. Kolejny balsam to balsam z serii Planet Spa. To jest sake. Nie. Himalajskie, jagody goi. Powiem Wam, że... ten ciężko tworzyć. Że ten zapach jest porównywalny z tym numer jeden z kolekcji zapachowych. Nawilżanie jest też fajne. Tutaj powiem szczerze, że to nawilżanie jest takie w kratkę. Bardziej zapachowe niż działający. Ale ten już jest lepszy. Lepiej nawilża i do tego pięknie pachnie. Kolejnym to jest galaretka. Galaretka ta jest czereśniowa chyba. Czereśna nawilżająca galaretka do ciała czereśnia i gałka muszkatołowa. Taki konsystencja galaretki, żelu. Dość tłusty film zostawia na skórze i ciało się lepi. Ale ma piękny zapach. No, nawilżenie powiem Wam, że nawet. Ale tragedią jest to, że się niestety ciało strasznie, straszliwie lepi. Kolejnym jest też z Planet Spa masło Shea. W takim fajnym słoiczku. Jest genialne. No jak to masło Shea jest genialne. Choć powiem Wam i cały czas powtarzam, że te wszystkie balsamy z Avonu są... no działają, ale tak... pirazy drzwi. Ale ten jest bardzo fajny, bardzo wydajny, chociaż ma zapach bardzo męskich perfum. Znaczy no może nie bardzo męskich, ale dość męskich perfum. Męskich perfum. Fajny słoik. Fajny słoiczek. No i balsam, z którego jestem w niebo wzięta i powiem Wam, że tak jak te wszystkie balsamy działały lub nie, chciały, to działały, ale pachniały. Tak ten może nie, Bóg wie jak, nie pachnie, ale natomiast działa fantastycznie. Jest to balsam z kwiat lotosu. I słuchajcie, jestem zauroczona nim. Tak fantastycznie nawilża. Pachnie, no jak mówiłam, średnio, ale ładnie. Tak, delikatnie. Odświeżająco, ale działanie jest wyśmienite. Naprawdę skóra jest napięta, nawilżona, odżywiona. Jest naprawdę super, super. Niestety cenowo w promocji 17 zł, czy jakoś tak. Normalnie po 33, czy no, w tej granicy kosztuje. Ale warto, warto, bo jest naprawdę ekstra. Ekstra, numer jeden ze wszystkich balsamów Avonowskich. Tak to nazwijmy. A, jeszcze jeden balsam.
z linii zapachowej Brazil Beat, to był z tamtego roku. Dość ładnie pachnie i ma takie drobinki złote. Nie będzie widać tego. Nie widać. Słońca nie ma, więc nie zobaczycie pewnie do minę. Ale pachnie ładnie. Do tego są, jest woda toaletowa. Ładnie razem się współgra. Fajne jest to właśnie w Avonie, że można dokupić na przykład czy wodę toaletową, czy mgiełkę do ciała i uzupełnić ten balsam, ten zapach balsamu właśnie, czy wzmocnić. Wzmocnić, nie? Albo uzupełnić. Tą właśnie formą. Dobra, bo się plączę, zaraz burza przyjdzie, już pada powoli. Więc kończmy szybko, szybko, szybko. Kolejnym balsamem, z którego jestem niezadowolona i nigdy więcej nie kupię, słuchajcie, nigdy więcej, jest Irene. Brązujący niby kompleks Slim, olej z karotki, Cafe Mocha. Balsam brązujący i odrażający. Tragedia. Ledwo się wchłania, brązowieje. Tragedia. I tyle. Kolejnym, z którego jestem zadowolona i też jest to kolejna puszka, to Tutti Frutti. Balsam mango i brzoskwinia. Jest przepiękny zapach. Mogłabym go godzinami wąchać. Ma on, słuchajcie, odżywiający tego fitoendorfimy, czyli cząsteczki szczęścia, które powodują radość z używania. I to jest racja. Człowiek jest o wiele radośniejszy, jak go użyje. Jeszcze jednym balsamem, o którym Wam opowiem szybciutko, jest to balsam z firmy Mary Kay. To jest też zapachowy body lotion do perfum. Perfum Warm Amber. No. I powiem Wam, że ja wiem, mam dużo balsamów, stawiam na balsamy, które pachną. Mój błąd, powinny coś robić, odżywiać to ciało, a nie pachnieć. Ale ten jest numer jeden, słuchajcie. Nie wystarcza, że odżywia, że jest dość podobny właśnie do tego z Planet Spa, tajskiego kwiatu. To jeszcze tak pachnie, że może człowiek się nie myć dwa dni i dwa dni będzie pachniał tym. Chociaż nie wyobrażam sobie latem nie myć się dwa dni. No ale jak to było w czasach, kiedy kobiety przypudrowywały się zamiast myć się, to gdyby miały to by były na pewno zadowolone. A, bo wtedy używała perfum, żeby zabić nieprzyjemny zapach. To jest fantastyczne. Fantastyczne, pięknie pachnie. Jeszcze jeden, często używam, ale zimą, balsam. Jest to balsam, jak on się nazywa? Mleczny balsam. Pokażę Wam zdjęcie i powiem Wam, że na zimę jest on fantastycznie. Pięknie pachnie, koi, tak uspokaja, tak jakby człowiek w takim mleku, śmietance pływał i nasmarowywał się nim. Więc zimą jest naprawdę, naprawdę fajny. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Napiszcie mi, jakich Wy balsamów używacie, jakie lubicie zapachy. Bo o tym dzisiaj mowa była. Jakie balsamy używacie, jakie polecacie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia niebawem. Pa! Here it's me and you.